Świat, czy Ameryka jest jednomyślna w kwestiach fundamentalnych? Kongres USA zdecyduje o interwencji w sprawie syryjskiego złamania międzynarodowych reguł. Wystąpienie Baracka Obamy i początek starań o zgodę na misję specjalną w Syrii wywołało szereg komentarzy. W samym USA prezydencki ukłon w kierunku kongresu, którego decyzja powinna wzmocnić amerykański przekaz, odebrano bardzo dobrze. Powodów jest kilka. Po pierwsze, sekretarz stanu ujawnił, że na podstawie próbek, które pobrali lekarze od ofiar ataku broni chemicznej w Syrii i przekazali Amerykanom, Stany Zjednoczone mają stuprocentową pewność, że użyto sarinu. Po drugie, od wielu lat prezydenci pomijali kongres USA w chwili, kiedy uznawali, że konflikt zagraża bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. Tak zrobił Harry Truman, kiedy zaczynał wojnę koreańską i dał przykład na to, że artykuły Konstytucji USA można interpretować dowolnie. Zresztą, nawet gdy prezydenci przychodzili do kongresu po zgodę, to po epoce Trumana używali dość pokrętnych argumentów. Wystarczy wspomnieć interwencję w Iraku George'a Busha. Do dziś czkawką odbija się Amerykanom argumenty, które świadczyć miały o arsenałach broni masowego rażenia, którymi miał dysponować Saddam Hussein. Ronald Reagan wysłał marines na Grenlandię pod niedorzecznym podejrzeniem o zagrożeniu dla amerykańskich studentów, a Bill Clinton pominął wsparcie kongresu, kiedy dokonywał ataków powietrznych, by powstrzymać czystki etniczne w Serbii. W 2011 roku mało przekonywująca była interwencja ONZ w Libii, gdzie włączono amerykańskie bombowce. Dziś, zdaniem wielu obserwatorów życia publicznego, Obama postawił przed sobą bardzo trudne zadanie. Kiedy wydawało się, że prezydent skorzysta ze swoich specjalnych uprawnień i atak na Syrię jest sprawą przesądzoną, postanowił przypomnieć światu o Kongresie USA i poddać decyzję w ręce kongresmenów. Przeciwnicy polityki USA od razu odtrąbili odwrót. To właśnie w ten sposób, ich zdaniem, Obama chce się rakiem wycofać z deklaracji interwencji, która padła wcześniej. Wpływ na to miało mieć wycofanie się Wielkiej Brytanii, niepewna reakcja Francji i stanowisko wielu państw, które przyjęły pozycję wyczekującą. Pierwsze sygnały, jakie wysłała w świat Syria po decyzji Obamy, są dwa. Ogromny żal rebeliantów oczekujących amerykańskiej interwencji i ukarania reżimu, wielka rządowa feta i odtrąbienie zwycięstwa reżimowego rządu, które od początku podważa amerykańskie oskarżenia. W podobnym tonie wypowiada się Iran, który uważa, że amerykańska interwencja destabilizuje sytuację na Bliskim Wschodzie, chociaż 3-letnia wojna domowa w Syrii jest najpoważniejszym argumentem obalającym twierdzenie, że taka destabilizacja w tym regionie akurat panuje. Przypomnieć wystarczy, że wewnętrzny konflikt w Syrii doprowadził już teraz do śmierci wielu osób. Szacunkowe dane mówią o 100 tysiącach zabitych. Rosja na wieść o ataku armii Stanów Zjednoczonych w Syrii i niezłomnej postawie Baracka Obamy w sprawie broni chemicznej poparła reżim Bashara al-Assada. Główni urzędnicy Putina zaczęli się domagać na Twitterze, aby Obamie odebrać pokojową Nagrodę Nobla. Na razie amerykańskie dowody świadczące o tym, że syryjski rząd użył przeciwko cywilom sarinu, są ignorowane przez sam reżim i jego popleczników, którzy na razie skutecznie blokują decyzję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jeśli eksperci ONZ potwierdzą tezę USA, nie wiadomo jeszcze, czy nie zmienią frontu. Rosja i Iran mogą się znaleźć w bardzo trudnej sytuacji, bezwzględnie popierając ludobójstwo państwa posiadającego największe na świecie zasoby broni chemicznej i chemikaliów. Decyzja Baracka Obamy o odwołaniu się do Kongresu USA jest jednym z lepszych posunięć. Po pierwsze, kongresmeni będą mogli publicznie odpowiedzieć na pytanie, czy wobec łamania międzynarodowych konwencji można pozwolić na bezkarny mord ludzi. Obama bardzo wyraźnie adresuje przekaz do ciała kolegialnego i pyta, co powiecie swoim dzieciom, można czy nie można łamać ogólnoświatowe normy. Pyta też, kto powinien stanąć po stronie krzywdzonych. NATO, które nie widzi sprawy, ONZ z biurokratyczną machiną, czy najstarsza demokracja świata, to jest USA, i przypomina, że swoją pozycję Stany Zjednoczone zawdzięczają przede wszystkim determinacji i umiejętności podejmowania trudnych decyzji. Obama zdaje sobie sprawę z tego, że odwołanie się do Kongresu USA opóźnia decyzję, ale to jest też pewien, że każdy dzień zwłoki może dać mu argumenty. Z pewnością liczy na to, że świat usłyszę od ONZ, że ekspertyzy potwierdziły użycie broni chemicznej w Syrii. Taka opinia uwiarygodni wywiad USA i podniesie w jednej chwili argumentację. Świat też zobaczy jasno, że ekspertyza, której oczekują państwa zachowawcze, nie przyniesie odpowiedzi na podstawowe pytanie,
Kto stoi za atakiem z 21 sierpnia 2013 roku w Syrii, podczas którego zginęło na przedmieściach Damaszku według syryjskich rebeliantów 1300 osób, według wywiadu amerykańskiego 1429 osób, w tym 426 dzieci. Wśród amerykańskich dowodów na winę reżimu Asada i użycie broni chemicznej przeciwko cywilów są przechwycone rozmowy między wojskowymi i urzędnikami rządowymi. To na ich podstawie podano do publicznej wiadomości fakty dotyczące planowania całej akcji trzydniowych przygotowań. Z pewnością w tym materiale dowodowym będą się zapoznawać eksperci ONZ. Tyle tylko, że czas zaczyna w tej sprawie odgrywać niebagatelną rolę. Każdy treser psa powiedziałby: chcesz karać psa, zrób to natychmiast. Potem za chwilę, za jakiś czas, pies nie ma pojęcia, co zrobił źle. Z ludźmi niestety jest podobnie. Im dłużej nie będzie decyzji w sprawie Syrii, tym więcej ludzi zapomni o ważnych argumentach mówiących o naruszeniu podstawowych zasad prawa międzynarodowego i zbrodni ludobójstwa. Warto też zauważyć, że wszystkie oczy świata teraz zwrócone są na USA. Gotowość Baracka Obamy do interwencji i chęć ukarania winnych ataków spowodowanych przez reżim spowodowało, że USA urosło do rangi państwa stojącego na straży porządku i ładu światowego, usankcjonowanego najważniejszymi umowami. W oczach opinii publicznej straciła Rosja. Opowiedzenie się Kremla po stronie reżimu, a nie paraliżowanych gazem obywateli, pokazało bardzo wyraźną różnicę pomiędzy postrzeganiem ładu świata przez przywódców obydwu państw, Rosji i USA. To właśnie takie państwa jak Rosja teraz zarzucają Obamie zrobienie kroku w tył, a nawet próbę wycofania się z wcześniejszych zobowiązań. Decyzja Kongresu USA może albo podważyć, albo usankcjonować amerykańską jedność na forum międzynarodowym. Obama najprawdopodobniej postawił na jedność i liczy na to, że Kongres, podobnie jak cała Ameryka, poprze koncepcję ograniczonej dwudniowej akcji zbrojnej amerykańskich sił zbrojnych na strategiczne cele wojskowe z pominięciem arsenału broni chemicznej w Syrii. Mój serwis.blogspot.com